Marek Niedźwiecki jest dziennikarzem muzycznym i wieloletnim prezenterem Polskiego Radia, w którym stworzył sławną listę przebojów programu trzeciego. Był także pomysłodawcą audycji Top Wszechczasów. O swojej radiowej pasji opowiedział w książkach Radiota i Nie wierzę w życie pozaradiowe. W ostatniej opisał fascynację Australią, którą zwiedza i fotografuje od 15 lat. Ja jestem ciekawa, jak mogę teraz pana nazywać, czy bardziej radiota, czy Australijczyk? Lubię takie tytuły składające się z jednego wyrazu, bo one są bardzo konkretne, prawda? Ten radiota, zresztą ja wymyśliłem sobie to kiedyś na swoim blogu, takie połączenie radio plus idiota, to jest radiota. I kiedy zacząłem pisać tę książkę, to wydawca powiedział, znalazłem na twoim blogu świetny tytuł i to będzie radiota. Natomiast Australijczyk to już potem oni sami wymyślili. No bo to też jest właściwie jedno słowo i wszystko jest jasne. No, widać mnie na okładce z drugiej strony, czyli to ja, ten Australijczyk. Tak, podobają mi się takie krótkie, proste przesłanie. To co takiego było w tej Australii i jest w tej Australii, że właśnie ten kontynent stał się miejscem, do którego pan powraca? Ja myślę, że przede wszystkim to było to, że pierwszy raz poleciałem zimą, naszą zimą, czyli to był styczeń, początek stycznia, gdzie tutaj w Polsce było tam powiedzmy minus 7 czy minus 10. Wróciłem kilka dni wcześniej z Chicago, gdzie było minus 30 i wylądowałem w Perth, gdzie było plus 30. I to, myślę, że to było takie największe zaskoczenie, że nagle zobaczyłem, że niebo jest tak strasznie wysoko i że jest w ogóle ciepło, była czwarta rano. Ta pierwsza podróż zdecydowała o tym, że tak mi się tam spodobało. Ta pierwsza podróż to były cztery miasta tak naprawdę. Perth, Adelaida, Melbourne i Sydney. W każdym z nich spędziłem tydzień. Byłem na zaproszenie czterech stacji radiowych polonijnych i miałem być 95 rok, takim kawałkiem trójki, kawałkiem Polski, który tam przylatuje i spotyka się z Polonią, opowiada. No i tak to było i spotkałem tam takich ludzi fantastycznych, że właściwie przyjaźnię się z nimi do dzisiaj i te następne podróże były wynikiem właśnie tej pierwszej. Jak autor różnych list i rankingów przebojów, ma pan też swój ranking miejsc, które w Australii pan najbardziej lubi. Co otwiera tę listę? Lista przebojów jest moim drugim imieniem, tak, to prawda. Lubię tak sobie szeregować i pamiętam, że jak wróciłem z Indii, to też napisałem dziesiątkę ulubionych miejsc w Indiach. A ta Australia, myślę, że nie pamiętam, bo to się zmienia, ale na pewno jest to Uluru, czyli Święta Góra Aborygenów. Jeden z najczęściej fotografowanych obiektów na świecie. No bo ta góra rzeczywiście robi niesamowite wrażenie. Ja ją widziałem pewnie cztery razy. Znaczy podczas czterech podróży, bo jak się leci tam na 2-3 dni, to codziennie rano się wstaje, żeby zobaczyć wschód słońca i wieczorem się jedzie, żeby zobaczyć zachód słońca. Bo ona się zmienia od pomarańczowej właśnie rano poprzez fioletowy, brązowy, czerwony, w zależności od słońca kolor. To robi to naprawdę niesamowite wrażenie. I ten pierwszy raz, kiedy poleciałem do Uluru, miałem takie postanowienie, że oczywiście wchodzę na tę górę. Ale tam się dowiedziałem już na miejscu, że aborygeni uważają, że każdy, kto wchodzi na górę, zabiera część jej energii. I w związku z czym proszą turystów, żeby może nie wchodzili. No i są dwa rodzaje certyfikatów. Wszedłem na górę oraz nie wszedłem na górę. No i ja kupiłem sobie certyfikat, nie wszedłem na górę. Jest pan temu wierny? Jestem wierny, ponieważ spacer dookoła tej góry, to jest takie 3 godziny mniej więcej, jest tak piękny, że nie trzeba wchodzić na nią. Pan tam zmienia się w trapera, w podróżnika. Tu jest pan radiowcem, który ma dość siedzącą robotę i nie kojarzy się z takim podróżnikiem, jaki wyłania się z tej ostatniej książki. Skąd ta energia w panu się obudziła właśnie na tym kontynencie? Ja w ogóle jestem piechurem, więc to akurat dla mnie Australia jest dobrym miejscem do podróżowania. Dlatego, że jak się dotrze do miejsca docelowego, czyli Sydney, Hobart, czy Melbourne czy Perth, to tam już jest takich miejsc do spacerowania, do penetrowania tej przyrody bardzo dużo. I ja tam robię na pewno ponad 10 tysięcy kroków dziennie, co taki standard mam tutaj w normalnym życiu, że tyle robię. Ale czy są to Góry Izerskie, czy jest to właśnie Australia, no to ja mogę cały dzień chodzić. Nie wiem, energia bierze się pewnie ze słońca. Australia to jest takie miejsce, gdzie natura jest ciągle silniejsza. Ona pewnie w ogóle jest silniejsza, ale tam to się bardzo czuje, że to wszystko jest jej podporządkowane. Tak, no nawet ta historia z tym, że Australia płonie latem, no to jest też, pożar daje następne życie. Są takie nasionka, które otwierają się tylko pod wpływem wysokiej temperatury, czyli ognia.
I to jest niesamowite, jak się ogląda burz po pożarze, to natychmiast widać, że to wszystko spod ziemi wychodzi i to zielone zaczyna się przebijać i to znowu żyje. To jest, wszystko jest potrzebne. Tak, wszystko jest potrzebne, także te pożary. Natura, przyroda jest niezwykła. Można tam zobaczyć rzeczy, których nie ma nigdzie na świecie, typu diabeł tasmański. Jeszcze teraz można zobaczyć. Myślę, że diabeł wyginie w ciągu najbliższych 30 lat. Pan kupuje, mam wrażenie, tę Australię w całości, co zresztą wyłania się z książki od tego, że lubi pan Australijczyków, po to, że kocha pan wino australijskie. Ja się tam właściwie dowiedziałem, że w ogóle wino australijskie jest. To znaczy ta pierwsza podróż w 1995 roku, koleżanka zostawiła mi w lodówce butelkę wina, powiedziała, jak będzie ci bardzo już doskwierało, że za gorąco, to weź sobie tam spróbuj. Ja pomyślałem sobie, wino rosé, no to naprawdę to takie słodkie będzie i niesmaczne. Ono jest genialne, Shiraz rosé jest fantastyczny. Polubiłem, poznałem smaki, z białych Chardonnay jest najlepszym na świecie moim zdaniem, bo ma taką słodycz w drugim smaku, co pewnie Francuzi powiedzą, że no, to właśnie jest, robi się słodkie, a ono powinno być wytrawne. Ono jest wytrawne, ale ma słodycz w drugim smaku, a z czerwonych absolutnie Shiraz, do którego też dorastałem. Na początku wydawało mi się, że jest dla mnie za ciężki, za mocny, za taki intensywny, a teraz bardzo lubię Shiraz, to jest moje ulubione wino. Jak smakuje Australia? Dla mnie smakuje mango. Nigdzie nie jadłem takiego dobrego mango jak w Australii. Awokado. Gdzie zrywałem to awokado prosto z drzewa. Nawet nie wiedziałem, że awokado rośnie na drzewach, tak jak gruszki. Ale kiedyś właśnie w zachodniej Australii trafiliśmy na taki sad. Wydawało nam się, że to jest sad owocowy. No i nagle patrzymy, a to jest awokado. Więc podjechaliśmy, myślę, że ze 2 kilometry do takiej budki, chcąc kupić trochę tego awokado. I wyszedł jakiś jeden człowiek, który powiedział, nie, ja tu tylko pakuję te rzeczy. My tu nie sprzedajemy tego awokado. Ale jak coś spadło z drzewa, to możecie zebrać. I myśmy zebrali ze 40 kilo tego awokado. Awokado bez niczego, nawet bez soli i pieprzu. I bez cytryny. I bez cytryny i bez czosnku. Z Shirazem świetnie idzie. Także to jest druga rzecz, to awokado. Ryby. Znaczy ja nie jestem jakimś absolutnym fanem owoców morza. Natomiast te owoce morza tam są zjawiskowe. No i białe ryby, czyli filety z różnych ryb. To jest coś, co tam smakuje najlepiej. Odwiedzał pan na pół świata, a jest pan ciągle chłopakiem z Szatka, o czym pan często pisze, bo w tych poprzednich książkach te Szatki są ważnym miejscem, w którym dzieje się akcja. Ten Szadek. Jest kłopot z odmianą. Tak, nie szkodzi. Wojciech Mann mówi mi ten Toszek, myląc Szadek z Toszkiem. Tak, jestem chłopakiem z Szatku. Czy z Szatka. Nie wstydzę się tego, że jestem z małego miasteczka. Ależ pan się tym chwali przecież. Kiedyś się wstydziłem, nie ukrywam. A jednak. Kiedy do Zduńskiej Woli zacząłem chodzić do liceum, to ja byłem ten ze wsi, a oni byli z miasta. Zduńska Wola była miastem, Szatek był taką miasteczkiem, ale taką trochę wiochą. No. I wtedy miałem kompleks takiego małego miasteczka, a teraz nie, teraz jestem fanem i właściwie zostałem wybrany, chyba się nie wzruszę, szatkowianinem XX wieku. Zostałem wybrany, tak. Może dlatego, że cała pozostała dziewiątka już nie żyła. Ale pan często się wzrusza, bo wiem, że wtedy na scenie, gdy pan odbierał ten tytuł, pan się wzruszył. Rozjechałem się dlatego, że tam był pan doktor, w tej dziesiątce był pan doktor Kowalski, który mnie przyjmował na świat. Był mój wujek, który tam był jakimś wielkim człowiekiem. I nagle ja, ten Marek z ulicy Kościelnej 8. Zostałem wybrany pewnie dlatego, że część ludzi mnie znała też i z radia, i z telewizji, no bo to jednak też pomaga, prawda? Ale wzruszyłem się, zadedykowałem tę nagrodę mojemu tacie, który na pewno by się wzruszył, bo to jest tak, że im jestem starszy, tym łatwiej się wzruszam. I pamiętam, że mój tato to miał. I to wtedy mnie trochę irytowało, a teraz to mam sam. I zaczyna pan rozumieć, czemu to się dzieje, bo może więcej się ma w sercu świata niż tego świata na zewnątrz, ta proporcja się pewnie zmienia. To tak jest, no poza tym no, czas nie czeka na nikogo, lustruję się codziennie, wiem jak wyglądam, jestem coraz bardziej podobny do mojego taty, no ale to chyba dobrze. A te Szatki na początku do Zduńskiej Woli, a potem do Łodzi na Politechnikę, czy tam jeszcze był pan zakompleksiony, czy już jako radiowiec pracujący w Radiu Żak zaczął pan pewność siebie łapać? Znaczy wtedy z tej Łodzi, ze studiów, to jechałem na ten piątek i sobotę i niedzielę do Szatku jak na skrzydłach, no bo to było tak, że do mamy jadę, no trochę taki byłem mamin synek, ponieważ ja sobie rzeczywiście wymyśliłem w dzieciństwie, gdzieś koło 64 roku,
co to pan Woszczalski wyjeżdżał do Australii, że ja będę kiedyś pracował w radiu. Nie, trochę później, kiedy zacząłem słuchać Popołudnia z młodością, listy Studia Rytm, którą prowadził Andrzej Turski, a potem Piotr Kaczkowski. No i potem w tym 82 roku Andrzej Turski zatrudnił mnie do Trójki, a z Piotrem Kaczkowskim mieszkałem w jednym pokoju na Myśliwieckiej, więc to jest niesamowite. To trochę tak, jakbym opowiadał taką historyjkę filmową, ale to się zdarzyło naprawdę. Ja sobie wymyśliłem wtedy i to studenckie Radio Żak w Politechnice to było to, że jak się dostałem na Wydział Budownictwa i Architektury do Łodzi, do Politechniki, no to na pierwsze wezwanie poszedłem do Żaka i tak już zostało. A pamięta pan pierwszą audycję w Trójce? Swoją? Albo którą jako pierwszą pan pamięta? Ten moment, kiedy pan poczuł, no jestem tu. To chyba Tonacja Trójki, którą robiłem wtedy jeszcze za Wojciecha Mana, który nie wrócił w stanie wojennym do Polski, bo akurat był w Stanach. Tam go zastał stan wojenny. Ja wiedziałem, że jak on wróci, to będzie robił Tonację w soboty. Ale ja w zamian za niego tę audycję robiłem i pamiętam, że napisałem scenariusz takiej audycji, bo wtedy tak się pisało, ja byłem wtedy jeszcze takim młodym dochodzącym. Zielonym. Mimo wszystko. No i Krystyna Kępska była szefową muzyczną i ona wymagała takiego scenariusza i ja napisałem taki scenariusz Fleetwood Mac razem i osobno. I zagrałem tam właśnie piosenki przeboje Fleetwood Mac, ale też i Lindsaya Buckinghama, i Stevie Nicks, i Christine McVie. I to takie było dla mnie istotne, żeby zrobić to tak, jak ja bym to chciał usłyszeć. Bo ja właśnie radio do dzisiaj zresztą robię tak, jakbym chciał go słuchać w domu, bo jestem też fanem radia i słucham go w domu. Śledząc pana bloga, można zauważyć, że jest pan bardzo krytyczny wobec siebie, że zdarza się panu być niezadowolonym ze swojej audycji albo właśnie zadowolonym. To cały czas jest tak emocjonujące? Cały czas tak przeżywa pan każdą audycję? To znaczy nie, umarłbym na serce, gdybym tak to przeżywał, ale jestem krytyczny i czasami jak już wychodzę z listy, idę na parking, to sobie myślę, kurczę, wyszło fajnie, dobrze było. Ale wielokrotnie idę i myślę sobie, kurczę, fatalnie. Może za dwa tygodnie będzie lepiej. Ale potem pan słyszy, czy też pan czyta, że nie było tak źle i co wtedy? Już jest dobrze? Tak, bo to jest tak, że teraz już... ja jestem fanem internetu. Włączam go podczas każdej audycji, włączam pocztę. Ale też coraz częściej się wycofuję. Na przykład na Tonację Trójki nie włączam poczty. Dlatego, że nie chcę w trzeciej minucie audycji dostać maila, ty facet nudzisz, tak, weź tam, idź do domu, nie graj takich tych smętów. A były takie, rozumiem. A są takie. Więc ja to czytam potem i zwykle odpisuję na takie listy. I on potem zaczyna się korespondencja, bo ktoś miał zły dzień i chciał się gdzieś to wyrzucić. No, ale dla mnie to jest taki trochę gwóźdź do trumny, jak ja w trzeciej minucie audycji, która ma mieć 2 godziny albo 3 godziny, dostaję 2 brzydkie maile, to wtedy bym wyszedł. I dlatego czasami potem odnoszę się do tego na blogu i wtedy mówię, wszyscy ci, którzy piszą, no ale przecież dostał pan 100, że jest fajnie, 100 listów. Nieważne, ten jeden, że jest beznadziejnie, boli mnie trochę. No i dlatego staram się jeszcze bardziej, żeby było to tak, jak powinno być. Jest taka książka Umberto Eco, Sztuka katalogowania, w której on mówi o różnych wyliczankach, które są bardzo mocno w tradycji wszystkich kultur pewnie. Pan tę wyliczankę w swojej liście przebojów ma jako tą formę, w której trzyma pan swoją audycję. Powiedział pan o tym, że też kataloguje pan inne rzeczy. Skąd ta potrzeba? Co jest takiego w katalogowaniu, co pana zdaniem jest pociągające? Ja myślę, że samo właśnie to katalogowanie oraz szeregowanie, że na 10, na 9, na 8 i na 1. Ja pamiętam, jakie miało dla mnie znaczenie słuchanie listy. Czy to była lista Studia Rytm, czy lista Radia Luksemburg, czy American Top 40 prezentowana przez Kasema. To były wszystko audycje, że ja siadałem i z wypiekami na twarzy, z czerwonymi uszami słuchałem tego, bo dla mnie to było istotne. Co się zmieni? Kto wyprzedzi kogo? I dlatego jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ludzie reagują na listę w Trójce. Ja ją podglądam przez cały tydzień głosowanie i to ja jestem ten pierwszy, który wie, jak to wygląda. I ja już to widzę, prawda, całe to notowanie. Natomiast słuchacz buduje sobie tę atmosferę tego, że coś będzie na 1, a coś jest na 10. Myślę, i to ciągle się sprzedaje. To jest niesamowite, że tyle lat to budzi emocje. Tyle lat i ludzie to akceptują, kupują. Tak jak teraz były eliminacje do Eurowizji. To też jest coś takiego, że chcemy wiedzieć, kto był na 1, na 2, na 3, na 4. Nie ma znaczenia, jedzie tylko jeden, ale
dla nas ma to znaczenie, takie właśnie szeregowanie. I stąd moje takie listy przebojów miejsc ulubionych, czy też listy przebojów płyt ulubionych. Ja na blogu od kilku już lat też publikuję swoją prywatną listę, którą układam zawsze w sobotę po południu. Czasami tam się przypadkowe rzeczy dzieją, bo to przecież na jakiej podstawie? No na podstawie chwili układam, że Bowie jest na pierwszym, a za tydzień jest, nie wiem, ktoś inny akurat. A często pisze pan o sobie z dumą, że jest normalniakiem, że jest pan zwyczajny, że pana życie składa się z takich codziennych rytuałów. To jaki jest taki normalny dzień Marka Niedźwieckiego? Budzę się między 4 a 6, no nie, może aż tak źle nie jest, ale zawsze łapię się na końcówkę budzika, czyli audycja, która jest w trójce między 4 a 6. Od 6 już jestem na nogach, prysznic najlepiej w trakcie wiadomości, bo jeżeli nie ma ogłoszenia o tym, że jest wojna, no to wchodzę pod prysznic i od 6 już zaczynam, potem piję wodę z cytryną i z miodem, może to jest na ten głos, którą stawiam sobie wieczorem. Ten miód, żeby nie gorącą wodą go zalewać, tylko taką temperaturze pokojowej. Potem jem 2 kanapki na śniadanie z pomidorem obok, sałatką pomidorową. Osobno, sałatką, musi być. Tak, pomidorowa osobno. Piję herbatę z cytryną bez słodzenia, bo się odzwyczajam od cukru. W zależności od tego, czy mam audycję od 9, no to wychodzę za 15:08, ale jak nie mam audycji, no to wychodzę między 9 a 10. Wcześniej jeszcze być może bazarek, żeby kupić jabłka Lobo ulubione albo tam te rzeczy, które chcę. Jestem w radiu 2, 3, 4, 6, 8 godzin w zależności od potrzeb, ale nie mam tak, że muszę siedzieć ileś godzin. Jak nie mam potrzeby siedzenia, wszystko jest zrobione, to wychodzę. No i potem wracam i mam taki też standard. O 17 sobie zrobię coś z tymi grzybami. O Jezu, jaki nudny. Codziennie grzyby. Jak można jeść codziennie grzyby? Za grzyby oddam wszystko. Czyli coś pomiędzy dniem świra a dniem świstaka. Tak. I uwielbiam taką powtarzalność. Nie przeszkadza mi to, że mam szare życie, że to jest codziennie to samo. Nie lubię, jak mi to się zaburza, że będę musiał jechać do Szczecina, zapowiedzieć koncert artysty, albo na spotkanie z czytelnikami książki. To mi bardzo zaburza niestety. Może to jest trochę coś związane z psychiczną chorobą, ale uwielbiam taką szarą codzienność. Jest pan też tremiarzem, to znaczy myślę o tremie nie przy mikrofonie, ale przed publicznymi występami. Ucieka pan od ludzi, jest pan trochę samotnikiem. Jestem samotnikiem, niedźwiedź ale prawdziwy. Ta trema to jest coś takiego, że myślałem, że z wiekiem ona minie, a to nieprawda. Czy to jest koncert zapowiadany Festiwal Sopot 85, czy to jest mały koncert Mario Biondi na 200 osób, czy to jest nawet studio imienia Agnieszki Osieckiej, to jest ta sama trema. I zawsze myślę sobie, Boże, po co mi to jest potrzebne? Już jestem po 60. Myślałem, że po 50 już mi dadzą spokój. Teraz myślałem, że po 60. Następne 2 lata minęły i nie ma tego spokoju, ale nauczyłem się asertywności, odmawiam. Nauczył się pan? Tak. No, to postęp, bo w ostatniej książce czytałam, że nie dał pan rady. W większości odmawiam, rzeczywiście. No bo już nic nie muszę. To jest na tej zasadzie, że już nic nie muszę. Ale nie boi się pan, że stanie się pan trochę takim stetryczałym tetrykiem, jak to się mówi? Takim nie, dlatego że zawsze, jeżeli nawet nie Australia, bo coraz mi trudniej jest tam lecieć, to jednak te Góry Izerskie, czyli Jakuszyce i okolice, nawet na ten tydzień, jak tam się wyrywam, no to są trasy takie między 10 a 20 km dziennie, no to dla 60-latka to już jest okej, jeśli chodzi o chodzenie. I to mi się nie znudzi. Czy jest już jakiś pomysł na kolejną książkę i tytuł z jednego słowa? Nie, broń Boże, nie. Tak, powiedziałem ostatnio wydawcy, że następna będzie nosiła tytuł Dyrdy Marki. To są połączenie Marka z dyrdymałkami, ale nie ma. A czy już są notatki do tych dyrdymałków w pana dzienniku, który pan prowadzi pracowicie od kilkudziesięcioleci? Znaczy w dzienniku oraz pewnie na blogu znalazłoby się już parę takich opowieści, które można by podciągnąć pod takie dyrdymarki. To są spotkania, nie wiem, czy to z Madonną w Paryżu, czy z Lionelem Richiem, czy z Philem Collinsem w Köln, czy... Mógłbym to wymieniać długo, tych artystów, których spotykałem. Czasami spotkania są takie, że chce się o nich zapomnieć, ale w większości są takie, że chce się o tym mówić. O którym najbardziej się chce panu mówić? Które jest takie, że wow, wykrzyczę je i chciałbym je powtarzać? Chyba Lionel Richie. To niesamowite, dlatego że on... Ja spotkałem się z nim w Paryżu i mówię, co ja mu zabiorę? No, zabiorę mu wódkę z tą trawką taką.
ale to miał być wywiad telewizyjny, więc mówię, nie będę robił obciachu, że tą wódkę mu tak wtrynie, jak on mi powie, sorry, ja nie. Więc zapytałem go wcześniej, przed nagraniem, czy mogę ci podarować wódkę? A on mówi, sure man, of course, nie ma problemu. No i myślałem, że to jest koniec tej imprezy. Po czym 2 lata później, on już nie przyleciał do Paryża na rozmowy przy okazji wydania płyty Time, tylko przez telefon. Ja nie lubię telefonicznych wywiadów, bo kiedyś zrobiłem 2 najgorsze moje wywiady, to było z Katie Melua przez telefon i z Jonem Bon Jovim przez telefon. Więc mam taki, jeżeli to jest Basia Trzeczyleska, to chętnie, bo ona wie, z kim rozmawia. No i ten Lionel, pomyślałem, spróbuję i dzwonię do niego, do tego Los Angeles i mówię, wiesz co, ty na pewno nie pamiętasz, ale ja kiedyś 2 lata temu podarowałem ci butelkę wódki. A on mówi, man! Kiedyś mi zrobiłeś przyjęcie, już wszystkie byli znajomi, zabrakło mi alkoholu i pomyślałem, mam jeszcze tę wódkę. Powiedziałeś, że to z sokiem jabłkowym. Słuchaj, wszyscy piliśmy twoje zdrowie. To było i właściwie już rozmowa się potoczyła i było, no bo on skojarzył, że to jestem ja. I wtedy inaczej w ogóle się rozmawia, a nie z kimś takim 1548 dziennikarzem przez telefon, który zadaje te same pytania. Jest ktoś na spotkanie, z kim teraz czekasz? Chyba nie. Czekałem bardzo na spotkanie, chciałem bardzo zrobić wywiad z Davidem Bowiem, bo to był zawsze przez całe lata od 1972 roku, kiedy usłyszałem piosenkę Starman w Radiu Luksemburg, to był taki mój bohater muzyczny. Nie mam takich, że ja muszę na przykład zrobić wywiad jeszcze z kimś takim. Mam swoich ulubionych artystów, takich, z którymi dobrze się czuję. Lubię, kiedy artysta przychodzi do mnie, do studia. Dlatego, że on wtedy wie, że jest u mnie, że nie ja jestem tym dziennikarzem, który jedzie do hotelu, nawet jeżeli to jest hotel Ritz, czeka w kolejce, jest 7., 6., 5., 4., wchodzi, pani mówi nie dłużej niż 15 minut. Natomiast jak ktoś przychodzi do mnie, do studia na Myśliwiecką, to wtedy ja jestem gospodarzem i z takimi ludźmi lubię rozmawiać. I to wtedy te wywiady wychodzą najfajniej. No to w oczekiwaniu na Dyrdy Marki życzę panu wielu normalnych, zwykłych i spokojnych dni. Takich jak zawsze. Dziękuję bardzo.